A zatem już oficjalnie dzień dobry, witam Państwa serdecznie na 14. posiedzeniu Zespołu Roboczego do Spraw Zamówień Publicznych działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Na początek informuję, iż posiedzenie jest rejestrowane za pomocą kamer w zakresie obrazu i dźwięku. Nagrania są publikowane w mediach społecznościowych na kanałach Rzecznika. Poprzez udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na rozpowszechnianie Państwa wizerunku w wyżej wymieniony sposób. W razie niewyrażenia takiej zgody należy zgłosić stosowną informację przed rozpoczęciem posiedzenia i wyłączyć przesyłanie obrazu we własnym zakresie. Temat dzisiejszego posiedzenia to nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Chciałbym jeszcze na początek poinformować, że pan mecenas Łukasz Patulski z Wydziału Prawno-Legislacyjnego naszego biura, który do tej pory tutaj wspierał nas od strony prawnej, zakończył pracę w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, w związku z czym mamy nowego prawnika. Jest to pani mecenas Marta Żak, którą chciałbym bardzo serdecznie powitać na naszym posiedzeniu. Dzień dobry, witam panów. Ja w dniu dzisiejszym będę się raczej przysłuchiwać, dobrze? Jeśli panowie pozwolą, państwo, przepraszam, jest pani. Nie zostałam wdrożona, nie zdążyłam jeszcze w nagodę iść mecenasa Patulskiego. W dniu wczorajszym jeszcze był, dzisiaj już nie ma, także postaram się pomóc. Czasem tak w życiu bywa. Także witamy serdecznie panią mecenas i cieszymy się, że jest z nami. Dzisiaj też pani Kasia Golec, która nas wspiera tutaj od strony organizacyjnej, jest na zwolnieniu lekarskim. Zastępuje ją pan Paweł Pawluczuk, którego też witam. Proszę państwa, po ostatnim naszym posiedzeniu, zgodnie z ustaleniami, otrzymaliśmy materiał od pana przewodniczącego doktora Jakuba Pawelca. To jest COVID-19, a terminy realizacji zamówień publicznych. Materiał już wcześniej przedstawiany i dyskutowany na posiedzeniu poprzednim naszym. Ten materiał został przez pana przewodniczącego uzupełniony o uwagi zgłoszone podczas dyskusji na ostatnim spotkaniu. I myśmy ten materiał do państwa rozesłali. Nie dostaliśmy już żadnych dalszych komentarzy i uwag, więc pytanie, czy możemy, widzę, że pan Tomasz Miś się zgłasza, w związku z tym oddaję głos z prośbą o to, żebyśmy ustalili, czy możemy uznać to już za wersję ostateczną, czy... Tak, ponieważ ze strony ZPGO był przesłany materiał z propozycjami uwag do tego materiału, które jakby tak uzupełniały, jakby dokonywały kolejnych propozycji w ramach tego pakietu zmian, które jakby lepiej miało odzwierciedlać stanowisko ZPGO. I wiem, że ten mail był wysyłany, ja jeszcze spojrzę tylko na kiedy dokładnie to było wysyłane. Wydaje mi się, że do 15 grudnia, ale to momencik, zobaczę, kiedy z sekretariatu ZPGO to pismo wychodziło. Bardzo proszę, bo może przez nieobecność pani Kasi się dzisiaj coś nam jeszcze umknęło. Jeśli tak, to zaraz to odnajdziemy. Tak, 15 grudnia mam informację, że był wysyłany materiał z sekretariatu ZPGO. Dobrze, to proszę pana Pawła o sprawdzenie tego. Dobrze, czy rozumiem, że tam są jeszcze jakieś uwagi do tego materiału? Tak. Ja od razu wyjaśnię, że zaproponowaliśmy trochę inne rozwiązania dotyczące tego projektu, no bo jakby mając ten materiał przed oczami, na spokojnie móc nad nim popracować, postaraliśmy się zaproponować rozwiązania, które to, o czym mówiliśmy na tym posiedzeniu, o czym dyskutowaliśmy z panem przewodniczącym Pawelcem, czyli wprowadzenie jakichś takich mechanizmów
powiedzmy zapewniających może nie tyle automatyzm, co jakieś, no boję się użyć słowa sankcje, ale jakieś takie mechanizmy nadzoru nad zamawiającymi, którzy no w sposób bezpodstawny nie będą odmawiali możliwości zmiany ustawy w warunkach, umowy w warunkach covidowych. No ale właśnie 15 grudnia ten materiał miał zostać przesłany i mam informację, że został wysłany do biura rzecznika. Mamy to? Mamy. I zostało przekazane do zespołu. Okej, okay. Czyli w takim razie powinniście Państwo też ten materiał dostać. To w takim razie moje pytanie do Pana Przewodniczącego Pawelca, czy to dotarło do Pana Przewodniczącego i co ewentualnie Pan na to? O, teraz mnie chyba słychać. Tak, słychać, Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo, dziękuję też za ten materiał i teraz tak, żeby tutaj w jakiś sposób konstruktywny jakby ująć to. Ten artykuł w ogóle spostrzeżenia przekazane przez Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami dotyczą zagadnienia ingerencji prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a raczej uprawnień prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sytuacji takiej, kiedy powstają wątpliwości co do prawidłowości zastosowania artykułu 15R tej ustawy covidowej, czyli w kwestii możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia, ewentualnie zmiany warunków tego zamówienia. Innymi słowy, ja tak, żeby przybliżyć Państwu problem, dyskutowaliśmy na poprzednim posiedzeniu taką sytuację, w której zamawiający w odpowiedzi na wniosek wykonawcy po prostu odmawia przedłużenia terminu realizacji umowy, kropka. Po prostu się na to nie zgodzi. I zgodnie z propozycją, znaczy sugestią bardzo trafną jednego z członków naszego zespołu, wydaje mi się, że to był właśnie pan mecenas Miś, ale to proszę mnie skorygować, bo tutaj nie pamiętam dokładnie przebiegu naszej rozmowy, staraliśmy się wypracować formułę taką, gdzie jednak prezes Urzędu Zamówień Publicznych będzie miał pewne kompetencje ingerujące albo dyscyplinujące zamawiającego, tak aby te odmowy przedłużenia terminu realizacji zamówień z uwagi na COVID nie miały charakteru arbitralnego, takiego bezpodstawnego. I w odpowiedzi na to, tutaj w dyskusji chyba jeszcze z mecenasem Patulskim, jakieś tam dwie koncepcje się pojawiły i ta propozycja, która finalnie na początku grudnia została przeze mnie przekazana, stanowiła pewien taki konglomerat czy próbę syntezy tych propozycji zmierzających do wyposażenia prezesa UZP w pewną kompetencję dyscyplinującą albo nadzorującą proces wyrażania zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówień z uwagi na COVID. I jak rozumiem, Państwo koledzy z ZPGO dostrzegają pewne zagrożenie w tym sformułowaniu, które zostało zaproponowane, gdyż w takiej sytuacji prezes UZP antycypuje tutaj decyzję uprzednią zamawiającego, który odmówił przedłużenia terminu albo odmówił wyrażenia zgody na zmianę umowy, mówiąc potocznie, zignorował czynniki covidowskie, czy covidowe i wykonawca staje przed faktem konieczności dokończenia zamówienia na przykład w terminie, który będzie trudny do dotrzymania albo w warunkach, które nie będą możliwe z uwagi na przykład na absencję pracowników. No i w tym momencie wkracza tutaj prezes Urzędu Zamówień Publicznych, który mówi w ten sposób, że jakby jeżeli umowa nie została jeszcze zawarta, to zakazuje zawarcia takiej umowy, jeżeli stwierdzi, że te czynniki covidowe miały miejsce, albo występuje do sądu
o unieważnienie umowy w całości lub w części w przypadku, gdyby się okazało, że ta umowa już funkcjonuje i zamawiający nam tej umowy nie chce po prostu zmienić. I Państwo tutaj spostrzegacie, że tego typu regulacja może utrudnić zmianę umowy, ponieważ wykonawca musi przekonać zamawiającego co do okoliczności uzasadniających zmianę umowy. Natomiast, jak rozumiem, proces UZP posiada uprawnienia do tego, aby wzruszyć postanowienie umowne. I tak powiem, chyba gdzieś dostrzegam wątpliwość kolegów z RPGO, ale szczerze wydaje mi się, że ta wątpliwość chyba jest wątpliwością ostrożnościową. I prosiłbym tutaj może pana mecenasa Misia o wskazanie jakby takiej sytuacji, bo wydaje mi się, że wedle naszego zamierzenia proces UZP, no po pierwsze, wykonawca składając taki wniosek o zmianę umowy musi jakby wykazać, tak, te okoliczności, przesłanki zmiany umowy. Natomiast proces UZP, który dostrzega zasadność tych przesłanek, może umowę albo próbować wzruszyć w części lub w całości, albo może jakby wnioskować o powstrzymanie przed zawieraniem takiej niesprawiedliwej umowy. I tutaj nie widzę jakby tego zagrożenia, o którym pan mecenas wskazał, jakbym mógł prosić o przybliżenie. To znaczy, tak, panie przewodniczący, ja trochę tę propozycję czytam właśnie w ten sposób, że ona niejako stanowi jakby kolejny poziom do kontroli już zmienionej umowy w sprawie zamówienia publicznego w warunkach covidowych. Proszę mnie poprawić, jeżeli źle tę propozycję czytam, ale ja ją przeczytałem w ten sposób, że wykonawca przekona zamawiającego do tego, aby umowę zawrzeć. Ta umowa, powiedzmy, że już może być w trakcie realizacji, ta zmieniona umowa, tak, uwzględniająca te warunki covidowe, a jest jeszcze nad stronami wykonującymi tę umowę jeszcze wisi, powiedzmy, potencjalna sankcja w postaci unieważnienia tej zmienionej umowy przez prezesa UZP, który na przykład stwierdzi, że doszło do nieuprawnionej zmiany tej umowy, więc de facto nie chroni to wykonawcy, co tak naprawdę chroni to zamawiającego przed tym, że umowa została zawarta w sposób nieprawidłowy. I jakby to ja nie mam tutaj żadnych obiekcji co do tego, że prezes UZP wzrusza umowę, która została zawarta w sposób nieprawidłowy, czy niezgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, czy też innymi przepisami, ale takie przepisy już w poprzednio obowiązującej i w obecnie obowiązującej ustawie są. Przy czym od razu chcę powiedzieć, że faktycznie w czasie tego naszego spotkania roboczego ja też wspominałem o kwestii możliwości unieważnienia umowy i wyraziłem się być może wtedy nie do końca precyzyjnie, bo chodziło mi o po prostu stworzenie, ale zresztą to pan przewodniczący prawidłowo odczytał, że chodziło mi tak naprawdę o stworzenie mechanizmów, które właśnie chroniłyby przede wszystkim wykonawcę i pozwoliły w jakiś sposób stworzyć instancję odwoławczą przed niezasadną odmową przez zamawiającego zmiany umowy w warunkach covidowych. I tutaj faktycznie odwoływałem się też do tej instytucji unieważnienia, którą prezes Urzędu Zamówień Publicznych miał na gruncie poprzedniej obecnej ustawy. Przy czym no jednak w głównej mierze chodziło mi tutaj, było to takie, powiedziałbym, spostrzeżenie robocze i w głównej mierze chodziło mi tutaj o jak najdalej idącą ochronę wykonawcy. Jasne, znaczy tak, powiem, ja, jeżeli Państwo pozwolicie, ja będę musiał, mówiąc wprost, przemyśleć jakby na ile, ja teraz chyba gdzieś widzę Państwa wątpliwość, ale potrzebowałbym takiej spokojnej chwili, żeby zastanowić się nad praktycznym jakby przebiegiem tej linii decyzyjnej, czy rzeczywiście taki problem tutaj jakby wystąpi. Jeżeli taki byłby problem, to ja pozwolę sobie po dzisiejszym posiedzeniu niejako okroić tą propozycję w tym zakresie, w jakim to może powodować do takiej, rozumiem, wtórnej, jakby to powiedzieć,
sankcji dla wykonawcy, tak? W ten sposób, jeżeli dobrze tutaj pana zrozumiałem po prostu, tak? Czyli panie przewodniczący. Panie przewodniczący, no, myślę, że te propozycje, które my w tym piśmie jako ZPGO złożyliśmy, one też były wynikiem jakby takiego spokojnego spojrzenia na ten cały temat, bo faktycznie to poprzednie spotkanie przynajmniej dla mnie miało charakter takiego rzucenia pomysłu, a nie przedstawienia jakiejś konkretnej zinstytucjonalizowanej propozycji w zakresie zmian tych przepisów. Myślę, że, bo tam były też propozycje alternatywne, także to nie jest tak, że jakby te wszystkie propozycje, które są w tym projekcie złożonym przed ZPGO, one są składane na zasadzie, że one wszystkie mają być przedstawione, ale staraliśmy się jak najmniej ingerować w, że tak powiem, w tkankę, w system prawa zamówień publicznych. Jeżeli chodzi o kompetencje prezesa, staraliśmy się tam wpisać w obowiązujące już przepisy, to taki przeskok do tematu dzisiejszego spotkania, nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych i uprawnień kontrolnych prezesa, które trochę się w tym zakresie zmieniły, więc no, mam nadzieję, że pan przewodniczący po spokojnym zapoznaniu się z nimi jakby też postara się... Tak. I tutaj... Tak, bo to są dwa elementy jakby... uprawnień prezesa UZP i to jakby odkładamy do rozważenia i są Państwa trzy propozycje, które zostały skierowane w tym piśmie z grudnia. Jeżeli byśmy mogli, ja bym bardzo chętnie na ten temat teraz tutaj podzielił się spostrzeżeniami, szczególnie w odniesieniu do propozycji numer 3, a mianowicie to jest jednostronne wydłużenie terminu realizacji umowy przez wykonawcę. I teraz ja powiem z mojej strony moją taką opinię, może nie prywatną, ale jeżeli chodzi o taką celowościową, ja bardzo podzielam jakby zasadność tej inicjatywy, ale obawiam się, że przedstawianie propozycji jednostronnej zmiany nawet przy różnego rodzaju obostrzeniach związanych z tą propozycją spotka się z niezrozumieniem po stronie ministerstwa. I wtedy te dwie propozycje wcześniejsze, które uważam za bardzo interesujące, mogą też przy tym ucierpieć. Tak po Panie przewodniczący, dlatego tak jak zaznaczyłem, nasza propozycja ma charakter alternatywny. Jakby staraliśmy się w tym piśmie dać jak najwięcej propozycji, które można rozważyć, ale koniec końców wiadomo, należałoby się zdecydować na jedną z nich. Jakby każda z tych propozycji z punktu widzenia ZPGO jest propozycją akceptowalną, więc jeżeli pan przewodniczący uzna, że któraś z nich jest faktycznie warta do tego, aby się na nią pochylić i przełożyć ją do tego projektu dyskutowanego w ramach grupy roboczej, to jakby ona zawsze znajdzie akceptację ze strony ZPGO. Faktycznie ta propozycja trzecia jest najdalej idąca. Od razu mogę powiedzieć, z czego ona się w ogóle wzięła. W moim odczuciu te przepisy tarczowe, no tam oczywiście jest szereg rzeczy, co do których można mieć zastrzeżenia, ale nie do końca, uważam, że nie do końca fortunnym rozwiązaniem, które zostało zastosowane w przepisach tarczy, jest ten rozbudowany katalog dokumentów, które wykonawca musi dostarczyć w ramach tego obowiązku informacyjnego, tak? Bo tam to jest, przepraszam, odtwarzam z pamięci, nie mam teraz przed sobą treści tego artykułu, więc proszę mnie poprawić, jeżeli w którymś miejscu będę nieprecyzyjny. Tam wykonawca ma przedstawić szereg dokumentów udowadniających wystąpienie tych okoliczności covidowych. Uważam, że w warunkach pandemicznych to jest trochę daleko idące wymaganie ze strony ustawodawcy, żeby faktycznie tworzyć taki rozbudowany katalog. Uważam, że powinno to wyglądać nieco inaczej. Powinno być tak, że wykonawca zgłasza, że faktycznie występuje taka sytuacja u niego, która utrudnia należyte, czy w ogóle wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego. I to jest dla obu stron taki mechanizm zapalający, że one w tym momencie siadają do negocjacji, jak należy ten problem rozwiązać. Uważam, że powinien być
taki przymus niejako dla obu stron, które w ramach negocjacji spotykają się i spróbują znaleźć rozwiązanie. No oczywiście to tak nie wygląda, stąd jakby podstawą tego pomysłu dotyczącego jednorazowego wydłużenia terminu było właśnie to ideowe podejście, że tak to moim zdaniem powinno w tych przepisach wyglądać. Przy czym no, uzasadnienie tego jednorazowego wydłużenia terminu tam się znajduje. Mam jednocześnie świadomość, że jest to rozwiązanie najdalej idące z tych, które zaproponowaliśmy, ale tak jak powiedziałem, propozycje mają charakter alternatywny. Nie jest tak, że one wszystkie, że to jest jakby pakiet, który musi całościowo zostać zaimplementowany do tego projektu, o którym rozmawialiśmy. Te propozycje są od siebie niezależne i tak naprawdę wprowadzenie każdej z nich, tak jak mówiłem, zyska akceptację ZPGO. Jakby nie upieramy się konkretnie, że propozycja numer 3 to jest ta, która w naszym odczuciu powinna być za wszelką cenę forsowana. Jakby też rozumiem argumenty pana przewodniczącego. Nie, bo ja tak jak powiedziałem, proszę tego nie odbierać jako krytykę, bo ja się jakby tutaj, ja się duchowo zgadzam z tą propozycją, jakby w prawie też europejskim. Często występuje taka formuła jakby przerzucenia właśnie na uczestników rynku pewnego rodzaju obciążeń i odpowiedzialności związanych z pewnymi działaniami i to jest o tyle uzasadnione, że wtedy to ten wykonawca będzie musiał się tłumaczyć, dlaczego przedłużył po prostu i tak jakby wtedy się otwiera pewien logiczny ciąg zdarzeń kontroli działań tego wykonawcy. Krótko mówiąc, zamiast a priori stosować kary umowne za opóźnienie, umożliwia się przedłużenie terminu, a dopiero wtedy, jeżeli w drodze kontroli okaże się, że to przedłużenie było niezasadne, no to rozliczamy tego wykonawcę, więc to jest bardzo celowe i takie prorynkowe spojrzenie, ale jakby obawiam się, że to może się tutaj jakby nie spotkać ze zrozumieniem i od razu się zrewanżuje pewnego rodzaju przykładem praktycznym, który aktualnie też gdzieś tam wyczytałem. Otóż zamawiający jakby decydując się na przedłużenie terminu albo zmianę warunków realizacji niektórych zamówień spotykają się nie tylko z krytyką, ale z pytaniami, nazwijmy to szeroko rozumianej opinii publicznej, czy aby w tym przypadku te przesłanki covidowe nie są w jakiś sposób nadużywane. Tworzy się paradoksalna sytuacja, że zamawiający boi się skorzystać z przesłanek covidowych, ponieważ jakby stworzona jest takie wrażenie, jakby te okoliczności covidowe były zbyt pochopnie wykorzystywane. I nawiązując do tego, jakby do tej obserwacji, którą się podzieliłem, bardzo zasadna wydaje mi się Państwa propozycja numer 1, która jest zawarta w tym piśmie, która jak rozumiem sprowadzałaby się do tego, że byłaby taka sekwencja zdarzeń. Wykonawca przesyła uproszczoną prośbę do zamawiającego o przedłużenie terminu realizacji umowy, wskazując w sposób uproszczony, nawiązuje do pana spostrzeżenia, bez papierologii, przepraszam za uproszczenie, wniosek, wskazując na przykład, że 50 pracowników ze 100 było na kwarantannie, w związku z tym nie można było dokończyć budowy jakiegoś, nie wiem, mostu na przykład, tak? I zamawiający mówi, ok, ja tobie ufam, proszę bardzo, zgadzam się, przedłużamy umowę, zmieniamy umowę. Opcja druga jest taka, że zamawiający mówi nie, ja nie widzę tego, żeby to było 50 pracowników, bo w rzeczywistości to było tak, że 5 jednego dnia było na kwarantannie, 10 w kolejnym tygodniu. Ty tak mogłeś sobie w ramach swojego ryzyka przedsiębiorcy to skonstruować, że to opóźnienie nie miałoby miejsca po prostu. No i w tym momencie mamy ten problem, brak zgody. I rozumiem, że w tej sytuacji idziemy w cudzysłowie do prezesa OZP, który ocenia nam te przesłanki, tak? Jeżeli dobrze. W tym momencie, panie przewodniczący, w tym momencie, bo jakby nie ingerujemy tutaj w ogóle w ten zakres dokumentów, to zostaje, że dalej jest tak, że strony mają się informować, wykonawca składa informacje i do tego dokumenty.
Jakby w tym momencie jesteśmy na tym etapie, że jest to stanowisko, to o czym pan przewodniczący, to co pan przewodniczący zaproponował, że wykonawca, że zamawiający składa uzasadnione stanowisko o odmowie zmiany i je wysyła do prezesa UZP. I to okay. było w tym pierwotnym projekcie. I dopiero w toku tego prezes UZP dokonuje kontroli tego stanowiska w ramach tych uprawnień, które ma w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. Więc... Dobrze, jasne, tylko teraz tak, czy, bo tam jest sformułowanie w Państwa propozycji, że opinia czy stanowisko prezesa UZP jest wiążące. I teraz stąd dwa pytania mi się nasuwają. Pierwsze, czy na pewno to jest jakby tak, że to już jest koniec jakby tej drogi. I czy na przykład, a druga, czy strona tutaj w tym przypadku, czy wykonawca nie miałby jednak możliwości, żeby w jakiś sposób tutaj się no, odwoływać w tym zakresie? A druga rzecz jest taka, ważniejsza, co oznacza wiążąca? Czy stronie przysługiwałaby droga prawna na zasadzie ogólnej do sądu cywilnego, powszechnego o zmiany umowy, czy to Państwo nie rozważaliście? No bo wie Pan, do czego zmierzam, prawda? Bo prezes może zadecydować odmownie, a wykonawca może oczywiście po latach, to zazwyczaj będzie miało miejsce, ale jednak przeprowadzić przewód sądowy i wykazać, że była podstawa do wydłużenia umowy i w ten sposób zwolnić się z obowiązku zapłaty kar umownych. Panie przewodniczący, szczerze mówiąc, nie traktowaliśmy tego jako realnego zagrożenia, ponieważ no, takich spraw, o ile są, to faktycznie jest ich bardzo mało. Możliwość tutaj działania po stronie wykonawcy jest kosztowna, czasochłonna i tak naprawdę jest bardzo niewielu wykonawców, którzy by się na takie rozwiązania decydowali. Z mojej praktyki, nie tak znowu długiej, nawet w sprawach podobnych, no niestety z punktu widzenia wykonawców, no nie udawało się uzyskać dla nich korzystnego rozstrzygnięcia, więc jakby ze strony wykonawcy, czy ze strony zamawiającego nie kalkulowałem tego też jako realnego ryzyka. Tego, o czym pan przewodniczący teraz powiedział. Nie, bo ja szczerze powiedziawszy zastanawiam się nad połączeniem opcji pierwszej i drugiej, w taki sposób, bo to by się nam, bo druga opcja dotyczy roszczenia odszkodowawczego, Państwo tak to robocze to im nazwaliście. I z mojego punktu widzenia, niezależnie od tego, czy te przypadki będą miały charakter częsty czy nieczęsty, to ja bym to ujął w taki sposób, że wykonawca, który uzyskuje opinię jakby negatywną, czy decyzję negatywną ze strony prezesa UZP, może dalej na drodze sądowej dochodzić zmiany umowy, bo de facto to do tego prowadzi, prawda, że jakby on dalej musi realizować umowę w terminie pierwotnym, ponieważ nie uzyskał zgody. Natomiast dopisanie tutaj możliwości sądowego nie wyklucza, to taki roboczy pomysł, nie wyklucza to dochodzenia na drodze sądowej zmiany umowy w trybie ogólnym, plus pozostawienie pewnej subtelnej sugestii o możliwości roszczeń odszkodowawczych, co zostało wskazane w propozycji drugiej, stworzyłoby nam z opcji pierwszej i drugiej taką zamkniętą całość. Nie wiem, czy myślę, że to jest dobry, myślę, że to jest dobry pomysł i możemy to tak przeprowadzić. I w ten sposób nawiązuję również do propozycji drugiej w taki pośredni sposób, gdzie uważam, że takie roszczenia odszkodowawcze po pierwsze należą się czy wynikają wprost z przepisów prawa po prostu, tak, z kodeksu cywilnego. Przepraszam, że wejdę w słowo. Tak, oczywiście mieliśmy świadomość, tworząc tę propozycję, że oczywiście da się takie roszczenie odszkodowawcze stworzyć na podstawie innych przepisów, ale to też powiedzmy, że częściowo o tym rozmawialiśmy na tym poprzednim spotkaniu roboczym. No taka podstawa do konstruowania roszczenia wyrażona wprost, no też wydaje mi się, że zupełnie inaczej zadziała niż próba jego konstruowania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Tak, więc słusznie, jak najbardziej. Ja bym to tak starał się, jeżeli Państwo pozwolicie połączyć to w taką jakby całość, tym bardziej,
wbrew nadziejom z końca roku okres tego tej kwarantanny, czy jak to nazwiemy, narodowej czy krajowej, po prostu się nam wydłuża, więc sądzę, że ta tematyka zachowuje jeszcze bardziej aktualność, jeszcze bardziej jest aktualna ze wszechmiar, ale dodatkowo pozwoliłbym sobie jakby wskazać i tutaj tak wywołuję ten temat właśnie, żeby też troszeczkę tego naszego zamawiającego wzmocnić w podejmowaniu decyzji o jakby zmianie tej umowy, bo ja mam jakby teraz taką sytuację, że widzę w praktyce zarówno stronę zamawiającego, jak i wykonawcy. I teraz wygląda to tak, że wykonawca przynosi pewne argumenty do zamawiającego i mówi, no zmień mi ten termin, no przecież to jest oczywiste, że u mnie pracownicy chorowali, a zamawiający mówi, no tak, ale jak ci zmienię, a ty mi nie dasz tutaj pakietu wypisu ze szpitala, najlepiej ze szpitala narodowego po prostu z danymi co do przebiegu choroby od każdego pracownika i ile osób, dzieci było na kwarantannie, etc., etc., to ja jako zamawiający za chwilkę będę musiał się tłumaczyć do mojego zwierzchnika, a jeszcze praca mi to jakaś przyjdzie, dlatego, bo to było zamówienie na budowę tego szpitala na przykład, tak? Trochę tutaj przebarwiając sprawę. Stąd jakby tak wywołuję taką dyskusję, bo ja bym z chęcią zaproponował wprowadzenie takiego zapisu, że zamawiający jakby podejmując decyzję o zmianie tej umowy w oparciu o te przesłanki covidowe, jakby domniemywa się, czy jakby przyjmuje się, że one jakby miały miejsce. Krótko mówiąc, że ten zamawiający nie będzie karany z tego powodu, kiedy nagle okaże się, że ta zmiana była zbyt pochopna. Nie wiem, czy Państwo widzicie tutaj mój kierunek myślenia, tak? Jeśli tak się dzielimy swoimi doświadczeniami, to moim zdaniem to też trochę niepokojące zjawisko, bo ja już się spotkałem w swojej praktyce z takim podejściem zamawiających, którzy oczywiście tak jakby to roboczo to tak nazwę, ale wprowadzają powoli coś takiego jak działalność, jakby zachowywanie należytej staranności w warunkach pandemii. To znaczy spotkałem się już z pismami ze strony zamawiających, którzy w pismach wprost deklarują, że wykonawcy realizując umowę, biorąc pod uwagę, że ten stan pandemii trwa już dłuższy czas, to ryzyko zaczną kalkulować i będą tak żonglowali swoimi zasobami ludzkimi i sprzętem, którego użycie oczywiście jest powiązane z posiadanymi zasobami ludzkimi, że właśnie stan epidemii będzie jak najmniej wpływał, czy też nawet w ogóle nie wpływał na należyte wykonywanie umowy. I to jest właśnie przedstawiane niejako w kategoriach należytej staranności wykonawcy, który już w tym czasie pandemii działa tyle czasu, że powinien wypracować jakieś rozwiązania, które właśnie spowodują, że nie będzie się to negatywnie odbijało na wykonywaną umowę. Tak, ma pan rację, no bo w tym momencie wchodzimy jakby w pewien stan, szczególnie jeżeli zamówienie jest udzielane w okresie obecnym. No właśnie, ja mówię o umowach, które były zawierane na przykład w 2018 roku jeszcze. Na usługi, tak, czyli to były umowy zawierane w stanie jakby no normalności, tak, jeszcze przed pandemią. No to tutaj rzeczywiście wręcz, tylko to jest sytuacja, którą tak nie bardzo jesteśmy chyba władni proponować regulacje, w znaczeniu takim bardziej chodzi o pewną zdroworozsądkową interpretację, a tego jakby nie chyba nie jesteśmy w stanie przełożyć, chyba że w formie jakiejś interwencji właśnie pana rzecznika tutaj, aby nie popadać w jakąś taką wykładnię, no bo zamawiający w tym przypadku, no co, no chcą wykorzystać przewagę ekonomiczną, no nazywajmy rzeczy po imieniu po prostu, tak, więc, ale to bardzo dziękuję, że pan o tym wspomniał, bo ja bym chyba dodał mimo wszystko do tego artykułu, czy to będzie 15R, czy RZ, czy R1, już nie pamiętam tej numeracji, która tak tutaj zgrabnie nam alfabet poszerza. Jednak taki zapis, który może tak, z jednej strony jakby wskazał na pewnego rodzaju obligo
po stronie zamawiającego do zmiany, ale bez konsekwencji negatywnych dla niego. No i teraz drugie pytanie, czy tutaj wprowadzać taki zapis, który by korespondował z tym tematem, o którym pan powiedział teraz, bo... Myślę, że póki co nie rozciągałbym tego. Zostałbym przy tym zakresie, który żeśmy wcześniej omawiali, który powiedzmy, że już zbliża się ku finałowi. Ewentualnie można się zastanowić jakby nad drugim zestawem pytań i wątpliwości, które można poruszyć w ramach kolejnych spotkań roboczych, które będą nam wychodziły przy okazji jakby stosowania tych przepisów dotychczasowych, no bo no, tak jak mówię, no, wykształcają się nowe praktyki, pan przewodniczący też zwraca na to uwagę i myślę, że po prostu trzeba będzie na nie też reagować na bieżąco. Ale tutaj już bym jakby nie rozwlekał prac i w tym zakresie moglibyśmy jakby oddzielne spotkania robocze spróbować powołać. Tak, zdecydowanie. Dobrze, to ja tutaj jakby nie chcąc w rolę pana naszego gospodarza wchodzić, ja ze swojej strony deklaruję, że w ciągu kilku dni pozwoliłbym sobie taką wersję roboczą przesłać, ujednoliconą, może żeby nie jakby tutaj, tak, w ciągu kilku dni, gdzie połączyłby tą propozycję numer 1 i 2, którą z RPGO przekazało i jakby zastanowił się nad tym spostrzeżeniem dotyczącym jakby ingerencji prezesa UZP, które państwo przekazaliście po prostu tutaj, tak, w ten sposób. Dobrze, to bardzo, bardzo, bardzo dziękuję w takim razie. Czyli rozumiem, że umawiamy się w ten sposób, że sprawa w tej chwili jest w rękach pana przewodniczącego, który jeszcze to przeanalizuje i prześle nam w ciągu kilku dni kolejną iterację tego. Tak, miejmy nadzieję, że jeszcze zamykającą po prostu temat. Tak. Zamykającą temat. My ją do państwa prześlemy. I co teraz? Umówimy się w ten sposób, że drogą korespondencyjną już państwo to jakoś zatwierdzicie i będziemy mogli to już dalej gdzieś wypychać na zewnątrz. Czy jeszcze państwo chcecie się spotkać na kolejnym spotkaniu, to jeszcze omówić i przyjąć? Nie, myślę, że chyba najbardziej praktyczną formułą będzie ta formuła mailowa na zasadzie przeczytania, akceptacji, czy też jakichś już, myślę, marginalnych uwag i po prostu zatwierdzenie tego projektu jako finalnego i przesłanie go do odpowiednich komórek. Dobrze, czyli ja sobie zapisuję, że zatwierdzamy to obiegowo drogą mailową i później byśmy to tutaj pytanie do pani mecenas Marty Żak, która widziała mniej więcej nad czym pracujemy, pewnie jeszcze nie mogła się z tym dokładnie zapoznać, to jest jasne, bo nie miała takiej szansy. Jeszcze się to odrobinę zmieni, ale mniej więcej wie o co chodzi, więc pytanie, czy nie widzi pani mecenas jakichś przeszkód, żebyśmy to mogli ubrać w jakieś tutaj stanowisko i przekazać do właściwych organów tego rodzaju wystąpienie z tego rodzaju projektem. Na razie widziałam mniej, bo tego stanowiska drugiego w ogóle nie widziałam. To pierwsze stanowisko pana przewodniczącego dostałam pół godziny przed spotkaniem, też się z nim nie zapoznałam. Ja bym poprosiła jednak o przesłanie tej ostatecznej wersji, wtedy się zapoznamy i wtedy będę mogła się wypowiedzieć, ponieważ ja też nie należę do zespołu WPL-u, nie obsługuję Rady Przedsiębiorców, więc też muszę się zapoznać z tymi procedurami. Jasne, dobrze. No to tak zrobimy w takim razie. Dziękuję. Zrobimy i mam nadzieję, że się nam tutaj uda skutecznie w tej sprawie zadziałać. To bardzo wszystkim państwu dziękuję. Teraz pytanie jest takie, bo tutaj dzisiaj mieliśmy temat nowa ustawa, prawo zamówień publicznych. To pytanie kieruję do pana przewodniczącego Pawelca, czy tutaj coś będziemy... Jakby domyślam się, znaczy bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, którą uważam za niezwykle konstruktywną i tutaj pomimo tego, że ten temat miał dotyczyć nowej ustawy, to szalenie ważne spostrzeżenia. Natomiast
Bo tak, przypuszczam, że mamy taki około godzinowy czas zaplanowany też po stronie naszych tutaj gospodarzy, to tak, jeżeli mogę taką bardzo ogólną propozycję zgłosić. Rzeczywiście mamy do czynienia z nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych, która wchodzi w życie, już formalnie obowiązuje jako akt, natomiast stosowanie jego dopiero się rozpoczyna i pewne praktyczne spostrzeżenia będą w jakimś zakresie dopiero spływały. Natomiast wydaje mi się, że forum rzecznika czy Urzędu Rzecznika MŚP jest doskonałym forum na to, aby w pewien usystematyzowany sposób zbierać sygnały napływające z rynku właśnie od MŚP i od przedsiębiorców, które dotyczą pewnych wątpliwości albo niespójności w stosowaniu tych przepisów. I tutaj mówię zarówno o przepisach nowych, jak i też na nowo przeniesionych do ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tej uchwalonej w 2019 roku. Jako pierwsze takie zagadnienie, które i to chyba też dotyczy właśnie tutaj zagadnienia czy rynku branży szeroko rozumianej odpadowej, to jest temat, który przed kilkoma laty bardzo zmodyfikował nie tylko rynek zamówień publicznych, ale również sektor usług komunalnych, to są tak zwane zamówienia in-house, które stanowią pewną ingerencję w procedurę konkurencyjną. I tutaj niejako w ramach takiej praktyki dostrzegamy, że zamawiający chyba stopniowo rozszerzają pewnego rodzaju kompetencje, które ten in-house był, które były w ramach in-house'u przyznane przed 4 laty bodajże, wtedy te przepisy zostały wprowadzone i też pojawiły się przynajmniej jedno bardzo takie znamienne orzeczenie, które no, wychodzi chyba poza dotychczasową praktykę. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mamy tutaj do czynienia w przypadku tego zagadnienia in-house do pewnej korelacji styku zagadnień prawa zamówień publicznych i prawa konkurencji. Są to dwa obszary równoległe, ale autonomiczne. I dostrzegamy zarówno, mówię tutaj w imieniu jakby kolegów prawników, ale też z punktu widzenia przedsiębiorców, których mamy okazję reprezentować w naszym forum, na niebezpieczeństwo stopniowego ograniczania konkurencji. I wydaje mi się, że to zagadnienie mogłoby znaleźć temat jako osobne spotkanie naszego zespołu, a być może dalej jakiegoś wydarzenia byłoby być może warte rozważenia, czy nie pod patronatem właśnie Urzędu Rzecznika, właśnie zamówienia publiczne, a zdrowa konkurencja, czy uczciwa konkurencja. I to jest taka z mojej strony ogólny sygnał. Natomiast konkludując, być może warto byłoby otworzyć taką agendę dla członków, dla przedsiębiorców działających w ramach Rady dotyczącą spostrzeżeń funkcjonowania nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wtedy moglibyśmy to na kolejnych posiedzeniach omawiać, dyskutować, tudzież formułować w oparciu o to jakieś konstruktywne wnioski. Ja ze swojej strony mogę zobowiązać się do jakby sformułowania takiej, proszę wybaczyć, potoczne sformułowanie zajawki takiego ogłoszenia po prostu, czy takiej agendy, którą też bym w ciągu kilkunastu dni pozwolił sobie przekazać. Od razu po wideokonferencji. Proszę bardzo, pan Tomasz Miś się zgłasza. Dobrze, dziękuję. Jak najbardziej za. No tutaj pan przewodniczący niezwykle trafnie wywołał do tablicy branżę odpadową, bo faktycznie te zamówienia in-house to jest duża bolączka naszej branży.
Dlatego jak całym sercem popieram tę inicjatywę, jestem jak najbardziej za. Jednocześnie mam świadomość, jakie trudności przed nami, ponieważ miałem okazję uczestniczyć w pracach sejmowych, które skończyły się wprowadzeniem zamówień in-house do polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych w tej formule, która jest teraz, czyli udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Ale myślę, że chociaż nie jestem umocowany tutaj, żeby zabierać stanowisko ze strony związku w tym zakresie, ale myślę, że każdy członek ZPGO zgodzi się ze mną, że to jest temat bardzo istotny i na pewno nigdy nie jest za wiele czasu, jeśli chodzi o który można temu zagadnieniu poświęcić i który doprowadzi do tego, że no faktycznie te zamówienia in-house będą stosowane w zupełnie wyjątkowych sytuacjach i nie będą tutaj negatywnie wpływać na konkurencyjność na rynku. Także jako ZPGO na pewno to stanowisko pana przewodniczącego jak najbardziej popieramy i ten pomysł. Ja przepraszam, mam prośbę, bo niestety z powodu też pandemicznych mamy inną tutaj organizację pracy w biurze i mamy zajętą salę konferencyjną, bo musieliśmy się rozciągnąć i powiększyć dystanse pomiędzy pracownikami i sala konferencyjna została zamieniona na też miejsca stanowiska pracy. I tutaj my też uczestniczymy w tych konferencjach, wideokonferencjach od własnych biurek. Miałem przed chwilą tutaj telefon w pokoju i nie usłyszałem konkluzji wypowiedzi pana przewodniczącego Pawelca. Pan zechciał mi tylko króciutko... Do czego się sprowadza pana propozycja? Ja zaproponowałem, aby jakby ogłosić taką agendę, gotowość do zgłaszania przez członków Rady Przedsiębiorców spostrzeżeń, mankamentów, to jest być może daleko idące, spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych jako tematów na kolejne nasze spotkania. A jako pierwsze takie zagadnienie pozwoliłem sobie wywołać zagadnienie tak zwanego in-house'u w zamówieniach publicznych na styku z prawem konkurencji. I tutaj, jeżeli mogę, to bym taki temat pozwolił sobie w ciągu kilku dni sprecyzować jako temat kolejnego spotkania. Jeśli chodzi o kwestie tych zamówień typu in-house w branży odpadowej, bo tu widzę, że pan mecenas Miś się żywo zainteresował tą kwestią, no to my ten temat mamy już w zespole roboczym do spraw recyklingu i gospodarki odpadami. I to się już tutaj pojawiało, to zresztą też ZPGO jest reprezentowane przez przewodniczącego tego zespołu, pana Karola Wójcika i też nad tym tematem pracujemy, w związku z tym tu jest wtedy kwestia do rozważenia, czy nie zrobić połączonego posiedzenia, jeżeli mielibyśmy się zajmować tym zagadnieniem pod kątem branży odpadowej. To wtedy być może należałoby zrobić posiedzenie wspólne tych dwóch zespołów, chyba że pójdziemy jakby szerzej ogólnie o tych zamówieniach. Proszę pan. To znaczy wydaje mi się, że na przykładzie branży odpadowej będzie można zbudować po prostu uniwersalne wnioski płynące tak naprawdę dla wielu innych branż, nie tylko dla branży odpadowej, no bo branża odpadowa wydaje mi się, że chyba jest najbardziej dotknięta tymi przepisami in-house'owymi, więc myślę, że tutaj wiele rozwiązań, które może paść w ramach takich połączonych zespołów, da się też przenieść na inne obszary. Nie wiem, co pan przewodniczący o tym sądzi, ale wydaje mi się, że tak może być. Jak najbardziej. Zdecydowanie tutaj zgadzam się co do organizacji wspólnego posiedzenia. Wydaje mi się, że jest to ze wszechmiar właściwe. Natomiast zastanawiam się tak z praktycznego punktu widzenia, bo mamy tutaj jakby dwa elementy, element rynkowy i prawny. Czy najpierw jednak nie zrobić takiego spotkania wewnętrznego naszego zespołu poświęconego ściśle prawnym zagadnieniom dotyczącym in-house'u i dotyczącym właśnie chociażby ostatniego orzeczenia, chyba pan mecenas wie, o którym myślę,
po to, żeby ten element prawny nie uciekł gdzieś w ramach dyskusji rynkowej po prostu, tak? Bo jakby pewne postulaty koniec końców trzeba będzie przełożyć na formułę prawną. I nie wiem, czy nie lepiej byłoby najpierw sobie usystematyzować pewne rzeczy w naszym gronie, być może węższym, ale jednak prawnym, po to, żeby wspólnie jakby ten temat poruszyć na połączonym zespole. A sądzę praktycznie, że z praktycznego punktu widzenia, że na pewno gorączkowe konsultacje to toczą się cały czas, więc ja bym chyba, jeżeli mogę, taką formułę zaproponował, aby najpierw spotkać się w naszym gronie, a w drugiej kolejności, żeby połączyć nasze siły. Jasne. Oczywiście tak możemy zrobić. W związku z tym, przechodząc do konkretów, biorę kalendarz do ręki i szukamy terminu. Trzeci lutego. Coś takiego mi się tutaj pojawia. Jako pierwsze wolne. Z mojej strony jak najbardziej, nie wiem jak Państwo tutaj. Tak? To 3 lutego to by była godzina 13. Tak jak dzisiaj, bo to też jest środa. Czyli to byłoby po prostu posiedzenie samodzielne zespołu do spraw zamówień publicznych. Dobrze, to ja zapisuję wstępnie. 3 lutego, godzina 13. I tutaj temat byśmy mieli jaki, panie przewodniczący? Proszę o wsparcie w sformułowaniu tematu. Ja bym zaproponował tak na roboczo zagadnienia konkurencji w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. Mm-hmm. I tak powiem wewnętrznie, jakkolwiek jest to, widzę, posiedzenie nagrywane, żeby w tytule posiedzenia nie wywoływać bardzo mocnego hasła, jakim jest in-house. Nie wiem, czy pan mecenas mi się ze mną zgodzi. Myślę, że wiem, o co chodzi, możemy tak zrobić. No dobrze, bo już bym tak zrobił, ale widzę, że to pan tutaj skutecznie mnie powstrzymał przed. Dobrze. Czyli piszemy sobie zagadnienia konkurencji w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. To jest temat posiedzenia na dzień 3 lutego, a przypominam, że jeszcze na 25 stycznia mamy umówione posiedzenie wspólne z zespołem do spraw paliw na temat upowszechnienia dobrych praktyk w zakresie kształtowania warunków przetargów w branży paliwowej. No dobrze. To w takim razie tak jesteśmy umówieni. No i oczywiście wszelkie uwagi i wnioski dotyczące tematu naszego posiedzenia na dzień 3 lutego są mile widziane i zapraszam do przesyłania, bo wszelkie materiały tutaj będą przydatne i będą mogły być później przedmiotem naszych rozważań na tym spotkaniu. Jeśli Państwo coś przyślecie wcześniej, to my to roześlemy do wszystkich. Będzie można się zapoznać przed spotkaniem. Dobrze, no to chyba jesteśmy poumawiani. Czy ktoś coś jeszcze chciałby dodać? Tak, spóźnione życzenia, dużo zdrowia na nowy rok, bo spóźniłem się, nie wiem, czy na początku taka formuła była wypowiedziana, ale przede wszystkim zdrówka dla wszystkich Państwa i dla Nowicki, tak szczerze, żeby wkrótce można było spokojnie na narty pojechać bez obawy, czy jesteśmy tak, w tym. Bardzo, bardzo dziękujemy i też wszystkim życzymy, żeby byli negatywni.
Dziękuję pięknie w takim razie wszystkim Państwu za udział, za aktywne uczestnictwo w dzisiejszym spotkaniu i zapraszam na kolejne posiedzenia. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo.